Cześć, witajcie z tej strony Artur i dziś zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Planet Coaster. Tak naprawdę to będzie już trzeci odcinek. No i co mam powiedzieć? Po prostu tyle, że kontynuujemy rozpoczęty przeze mnie park. Ja kontynuuję oczywiście, ale na łamach mojego kanału, więc można tak to powiedzieć, że kontynuujemy, bo to oglądacie. Więc uruchomimy grę. I czekamy, aż się włączy. I ja akurat nie będę Wam zajmować czasu. No i proszę bardzo, już gra wczytana. Nie wiem, czy to będzie ten park, bo ja oczywiście jak zwykle nie w temacie. Ale kontynuujmy ten, co był po prostu w poprzednim odcinku. A zaraz powinna się gra wczytać. No i proszę bardzo, tak, wszystko jest. Wszystko to, co było, jest. Dla tych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, serdecznie zapraszam. Oraz pokażę im teraz ogólnie park. Więc ci widzowie, co widzieli wcześniejsze odcinki z Planet Coaster, uzbrojcie się w cierpliwość, będę to krótko pokazywał. Tutaj jest wejście postawione. Tak wygląda ono od drugiej strony. Tutaj jest karuzela łańcuchowa, pierwsza atrakcja. To jest druga atrakcja, takie wahadło. Tutaj jest atrakcja dla dzieci. Tu jest kolejna atrakcja, czyli takie kręcące się koło szybko, nie mam jak tego powiedzieć. Potem zamykające się w taki tunel jakby. Tutaj z kolei jest moja pierwsza wodna atrakcja, która dosyć mocno klapie. O, właśnie Wam to zaprezentowałem. To są dwa sklepiki, tu taka atrakcja, takie coś się podnosi. Tu jest takie wahadło, takie co wraca na różne strony. Tu jest roller coasterek. Tak naprawdę jedyny na razie w tym parku. I tutaj jest taka karuzela, która jeszcze wywija. Ty jakby, nie wagoniki, ale ten kółka. A tu jest atrakcja moja druga wodna, no to już jest naprawdę bardzo wysokie. To ma kilka zjazdów. Na początku tutaj wyjeżdża do góry. Dobra, pokażę Wam to po prostu z tego widoku. Tu wyjeżdża do góry. Tu zjeżdża. Tutaj, gdzie pokazuję. Tutaj jest chlapanie. I potem znowu wyjeżdża. No właśnie. Można po prostu prościej. Zobaczycie, jak to chlapie, a później Wam pokażę jeszcze resztę. Bo to będzie długo wyjeżdżać, więc... Mniej więcej tak to wygląda. To się później kręci, ale to będzie potem długo wyjeżdżać, więc się nie będę z tym caskać. Potem wyjeżdża i znowu zjeżdża, i znowu chlapie, no i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, pasowałoby postawić jakiegoś kolejnego lercostera. Opatrzcie na to, jak to się podnosi. Ja cię bym, nie wiem, czy bym wsiadł na coś takiego. Ja wsiądę na wszystko, ale nie wiem, czy na coś takiego bym wsiadł. Myślę, że z kimś znajomym, z rodziną, to
to na pewno, ale gdyby rodzina nie poszła, gdyby mi przyszło samemu jać, to o nie. Dobrze, coastery, roller coastery. Blueprint, tak? To już mam. Jak jest z duże? O jadź. Choć takie coś to by się nawet przydało. Ile tylko się da. Tak to fajnie przejeżdżało nad tym. Dobra. Patrzcie, jak to wygląda kozacko, przynajmniej dla mnie. Ta łódka to wyjedzie? Tak, aż to można zobaczyć to. Nie, na pewno wyjedzie. Tak, ona jest przecież mała. A tu przez to przejedzie. Cóż może być większy problem? Nie, lekko w to wjeżdża. To by pasowało to nieco przesunąć, ale nie dużo. Tak też, żeby to wjeżdżało, a nie tak na maksa. Myślę, że coś takiego może być. Jak najbardziej. Ładnie to wygląda chyba. Jakie to duże. Aha, to nie jest największy roller coaster tutaj, zdecydowanie. To ja muszę tutaj zrobić. A to ja nigdy nie patrzę, gdzie jest wejście i wyjście. A to i tak bym tu musiał tak umiejscowić. Już to będzie można zakręcić. Żeby była jak ta kolejka. Czekajcie, mówię inaczej. Ja nie chcę tego zakręcać, tylko... Ja cię, ale uparcie. Dobra, niech będzie tak. O, teraz dopiero mogę. Nie chcę tam gdzieś idzie ta droga dalej. Przetestujmy tą atrakcję, później dodamy drzewa jakieś. Fajne zapięcia. Co ja zrobiłem? Robię tu różne screeny. Zrobię, jak będziemy zjeżdżać. Wtedy wyjdzie chyba fajnie. A nie! Dopiero zrobię, jak już będzie otoczenie drzewa. Żeby to jakoś wyglądało. O jadź. Chętnie bym się przejechał na takim roller coasterze. Być może będę w tym roku jechał na Lechu w Legendii. O kurde, fajny to jest. Ale nie, nie jestem pewien. Thank you.
fajne, fajne. Dobre są dosyć statystyki. 869 na 1000. Też chyba niedługo odblokuję jakieś fajne osiągnięcie. Okej, atrakcje otwarte. Teraz coś ze scenarii. A mnie brzuch boli. Są takie momenty. Bo mnie ostatnio właśnie brzuch boli. Ale i tak postanowiłem, że będę nagrywać. Nie, tamto niech będzie jakieś małe drzewko. Zwłaszcza przy tym zjeździe, żeby było drzewko. Tak, tu to można nawet przesadzić. Ojoj. Wagonik się nie zmieści. Co ja zrobiłem już? Przesadziłam tym razem. Tu niech w tle też będą drzewa. Taki mój park to jest tak jakby troszeczkę pod styl leśny. I teraz to chyba będzie przyjemniej jechało tym rollercoasterem. No ten rollercoaster w szczególności jest taki leśny. Może jak to brzmi, leśny roller coaster. Tu niech wszędzie będą te drzewa. Jak szaleć, to szaleć. Nawet przy tych belkach, niech te belki wpijają w to drzewo. Jak to wygląda? Czekajcie, zrobię na miniaturkę. Jakby to zrobić? Albo nie, na miniaturkę zrobię już. Koniec. Odcinki z gry Planet Coaster myślę, że nie będą długie jak te poprzednie. Jeszcze zobaczę. Czy ktokolwiek czeka na tego, do tego roller coastera? Oczywiście, że. No tak. Tylko kamera, kamera. Co, to idzie puste. No nie. A tu też już mogę zrobić screenka jakiegoś. Wybiorę spośród tych wszystkich.
Jeszcze wsiadają. Chyba się powinno zamknąć to. Jest chyba cały przypomniany, a nie, jeszcze jest tam coś. A jeszcze ktoś dosiada. Czekam, aż się zapną za zapięcia. O, jest. Dobra, jedziemy. Wjeżdżanie pod górę często jest takim, w sensie w realu, momentem takiego oczekiwania, stresu, jak to będzie, jak wjeżdżę, albo po prostu, nie wiem, strachu. Chyba, że to jest launch coaster, który wyszczela amator przyspieszający, więc tam nie ma czegoś takiego. Tu jeszcze bodajże zahaczamy. Ale bardzo zahaczało. No, odczep się. No. Ale bardzo zahaczało, widziałem. No tu. O jacie, co ja zrobiłem? Nie, nie, nie to. Zaznaczyć to drzewo. Move, zdecydowanie move. Tu jeszcze jest źle. Bardzo źle. Więc trzeba przesunąć, bo dalej będzie źle. Bardzo źle. Dobra, zdobrze. No więc tak to się prezentuje. Ja cię, ale gigant. A przyznacie, ale. Ja cię, niechże te powiadomienia nie przychodzą. Teraz jak ja chcę zrobić screena. Teraz jak będzie zjeżdżać. Screen nie rób się. O, zrobiłem kilka. Więc teraz może weźmy coś z Track Rides. Ring Racers. Aha, tu już jest DLC, widzę. To i to. Ring Racers, to są chyba autka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak się obracało? Aha, tak. Gdzie
gdzie tu będzie wejście? Wejście i wyjście. Jest już. Okej, coś takiego. Teraz zwykłą ścieżkę. No i czas testowania. Tu nie ma czegoś takiego jak testowanie. Otwarcie atrakcji. Jakieś budynki. Jakie, ale to duże. Niech będzie. A, czy już jest? A, osiągnięcie. Takie budynki, w sensie dla ozdoby bardziej, a nie żeby... Nie chcę, żeby to było wysoko. Czy będzie dobrze? Tak, dobrze. Tak, dobrze jest. No. Ten odcinek trwa już 23 minuty, więc mniej więcej tyle będą trwać odcinki z Planet Coastera. Bo to nie jest to, co OMC 2 lub symulatory, że się jeździ jakiś czas i można wybierać różne linie, więc tyle będą trwać takie odcinki z Planet Coastera, więc ja bym się już z wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!